Siemanko, drodzy widzowie. Zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj wożę kurzyniec. Od rana zamówienia porealizowałem. Popakowałem. No i co? I bierzemy się za robotę w polu. Przestało padać, bo jeszcze padało dzisiaj. Ale już ładnie się przepogodziło. Nie pada. To będziemy wozić kurzyniec. O, tutaj wielu widzów mówiło, że przydałby się podeścik do sypania. A widzicie, co tu było? Widzicie, co tu było? Jaki kolor ładny jest? Bo ja po prostu zdjąłem. Tu jest ten podeścik. Tu jest ten podeścik i ja go po prostu zdjąłem. O, on był, ale on też swoje waży. A nie chciałem John Deere'a niepotrzebnie męczyć jeszcze, bo już nie ma lekko w tym zestawie. No, i on tutaj był, tak jak widać, nie? I dużo łatwiej się sypało, ale na takiej odległości, taki, nie wiem, on tam może z 15 kg waży, może 10, nie wiem dokładnie, to na takiej odległości te 10 kg to naprawdę też robi różnicę, nie? Dlatego go zdjąłem. Jak będzie większy ciągnik, no to z powrotem go tutaj założę, nie? Ale na razie będzie zdjęty po prostu. No i tyle. John Deere'a zatankowałem i zaraz podczepiamy rozrzutnik i jedziemy. Naładowane jest to baru, co? Byłem jeszcze wziąć wapno, bo jeszcze będę siał pod żyto i pod przężyto. No i teoretycznie no nie powinno się z fosforem mieszać, tak? No bo tam się uwstecznia, czy co tam się robi z nim. No ale ja tak, ludzie tak robią i jest dobrze, dlatego ja też tak robię i musi być dobrze. Pod żyto tego biomagu to teoretycznie 600 kg na hektar, no to tak. Tak pójdzie, a pod pszenżyto 700 kg na hektar się daje, nie? Pod pszenicę tam około 900, ale ja dałem tonę tego. Czyli tam, no po około 300 kg, coś takiego mniej więcej. Na tam 25 arów, coś takiego. No i co, zobaczymy. Tam, gdzie już mam zaorane, no to będziemy sypać, ale teraz jedziemy kurzyńca wozić. No i jest biało foska, bo nie ma polifoski, dlatego będzie biało foska. Łotpolomy tego John Deere'a. Zapoli chyba. O, tam się trochę już usmarkał olejem. Tu chyba, jak jest ten od żółwia i zająca, to tam o-ring pewnie. Z jednej i z drugiej strony, bo to widzę, że w tym miejscu to na pewno. Ale to wszystko nie wyleci, nie? Takie drobne to tam. No, odpaliła maszyna. O, teraz sobie tu tak jeżdżę między tym, ale tutaj jak mi złamało tą śliwkę, to zrobię sobie po prostu rondo takie, nie? Te ule przestawię w inne miejsce i tu będę miał fajne rondo, tak żeby sobie tutaj ładnie, o, ładnie nakręcać, nie? Bo teraz jeżdżę, o, tak jak teraz, ale tu ciężko jest się złamać na przykład z rozrzutnikiem, dlatego, a ty, muszę tyłem, dlatego tak zrobimy, że tam będzie rondo i będzie po prostu łatwiej manewrować, nie? Rozrzutnik zapięty. Adapter się rozpierdzieli, popękał, zaro to wszystko. No i jakoś już ładnych paręnaście ton rozwiózł. No i cały jest i zdrowy. Ani spawy, ani nic jakoś tu nie pękło jeszcze. A myślę, że w takim gnoju jeszcze ładniej to będzie rozrzucać, w takim zwykłym gnoju. Także, no kurzyniec to może, no tu chodzi o to, żeby było drobno rozrzucone, no. Najważniejsze, żeby było drobno rozrzucone. No tak to śmiga. Jest awaria chyba, albo
czujnik temperatury albo się termostat zaciął, bo temperatura rosła dziwnie coś. Tu tak to wszystko jest dobrze, woda się nie gotowała, bo otworzyłem korek, ani nie wyrzuca, ani nic. Ani nie wyrzuca, a temperatura na wskaźniku rosła. Dziwna sprawa, albo się czujnik temperatury rozpierniczył, ale wczoraj orałem, było wszystko ok, a dzisiaj... Teraz właśnie jak jadę, mówię, coś jest nie halo z tą temperaturą. Zobaczymy. Tu kupeczka ładna. Tu jakaś zwierzyna się torzała w tym. No i co? Tu myślę, że jeden taki na pół hektara wystarczy. Jeden rozrzutnik. I co? Pakujemy. Odpinam to i pakujemy. Jedną ręką oczywiście. O, cyk. No nie nagrywam teraz ostatnio kamerą, bo nie mam czasu, żeby to usiąść przed komputerem i dwie godziny czasu montować. A tak to na szybko z telefonu coś się wrzuci, wy macie jakąś relację i tyle. Ja na momencie to zmontuję i już. I coś tam zawsze jest, a tak to... Nie ma kiedy nawet tego zrobić, nie? Tym bardziej, że do późna się robi, no to wiecie, jak to wygląda. A otwieranie tej łyżki w powietrzu, no to już jest tak optymalnie, bo tak to ciężko by było nabierać, jak jest na samym dole łyżka, nie? Dlatego, no nic lepszego z tego się nie wymyśli, nie? Ale to i tak dużo już robi robotę ta łyżka. Może to jest, nie jest jakaś rewelacja, ale no jest czym porobić po prostu i robotę robi, nie? Także no wiadomo, że mogłyby być najnowsze maszyny, wszystko, ale no to musi być na to stać przede wszystkim, no i musi się to opłacać tym pracować, no. A ja tu starymi bobkami jakoś tam ogarniam. Nie od razu Kraków zbudowano, jak od zera zacząć, no to wiadomo. Nie od razu się Fenda nie kupi, nie, nowego. I jedziemy, jak chce się cienko poprosi, to trzeba szybciej jechać po prostu. No i udało się rozwieść. Ładnie drobno rozrzucone. Może tak nie widać tego, bo no to się zlewa z ziemią, tak? No, ale no ja to widzę na żywo. No. I już mam pusty rozrzutnik. A jak gdzieś tam troszkę widzę, że no przy zakrętach czy coś, to łopatka i rozgarnę i tyle. Dobra, jedziemy. No i spuszczam płyn, bo najprawdopodobniej się termostat zaciął. No, nie gotuje się teoretycznie, tylko pod czerwone podchodzi, dlatego wolę nie ryzykować. Spuszczę trochę płynu, odkręcę termostat i zobaczymy, co to będzie. No i odkręciłem go. O! Skurczybyka. Co, zamknięty jest, zamknięty.
To podnosi, do góry, tak? O! Teraz będzie dobrze. Nie mogłem go tu ruszyć. Zastał się po prostu, skubaniec. Teraz będzie chodził. Dobra. Uszczelka docięta. O, bo tamta się rozleciała. No i co? Założymy. Tutaj taki materiał. Materiał na uszczelki specjalny, fajny. Wyklepałem i skręcimy zaraz i zobaczymy, czy to będzie działać. O, także teraz działa, a przedtem nie szło go ruszyć, nie? Po prostu się zmęczył i tyle. Już sobie wiem, jaki kupię nowy i założę, ale teraz będzie działał. Dobra, wkładam to i jadę orać. Tu widzę, że o, gdzieś coś tam dymek się ulatnia. Muszę taką uszczelkę zamówić. I trzeba będzie to rozebrać i skręcić. Ktoś tu widzę, to śrubka jakaś jest inna, to ktoś tu coś już kręcił. No, skręcę, dokręcam to i już zalewamy płynem i patrzymy, czy to będzie działać, czy nie będzie. I grzeje go, ale jeszcze się zastanawiam, bo coś temperatura nie spada, nie wiem, czy jeszcze się nie oberwała pompa. To jeszcze go wyjmę, złożę i będę widział, bo tak to nic nie wiadomo, nie? Bo mogła się oberwać pompa na łopatkach i jest dupa. Wyjmę termostat, bez termostatu zobaczę. Jak przyjdzie mi tamten, to założę i zobaczymy, nie? Bo coś podejrzane mi to jest, nie spada temperatura. Miałem wczoraj kupić nowy Fend Vario, ale kurwa zapomniałem. Pozdrowienia dla komentujących. Rozgryzłem skubańca. Termostat popsuty. Przycina się i tyle. Teraz bez termostatu zobaczyłem, no i pompa chodzi, także nie ma problemu. Nie ma problemu. Przyjdzie mi ten nowy termostat, to założę i tyle. No tak, kieruje dobrze. Turbulencje tu są trochę. Ale już jesteśmy. I będziemy orać. Zaorać. Jak mi przyjdzie termostat, zakładam nowy. Jeśli będzie na miejscu na przykład u papaja, no to kupię i założę od razu. Zobaczymy, no bo szkoda męczyć traktora bez termostatu, nie? No ogólnie teraz ma temperaturę, to nic mu nie jest, nie? Ale jak zimny, no to szkoda go męczyć, nie? Dobra, dzięki za oglądanie. Zapraszam do polubienia filmu, jakiś komentarz dla
zasięgu możecie zostawić. Pozdro.